Chociaż Dzień Kobiet obchodziliśmy wczoraj, a jak wiemy, przyjemne chwile szybko się kończą, to Zamek Piastowski przedłużył nieco magię tego święta, bo dzisiaj panie mogły poczuć się tam dosłownie jak w raju. Nic z wyjątkiem zakupów nie wprawia nas, kobiety, w tak dobry nastrój jak odrobina relaksu, podczas którego możemy zadbać o urodę i oddać się w ręce specjalistów, nierzadko potrafiących zdziałać cuda. I tak też każda z nas mogła poczuć się dzisiaj na Zamku Piastowskim, nie mając przy sobie ani grosza. Przede wszystkim z usług, które można tutaj korzystać, to masaż twarzy, również z zabiegów kosmetycznych takich jak sonoforeza, mezoterapia bezigłowa, peeling kawitacyjny, stylizacja paznokci, makijaż, czyli również też coś do tego piękna zewnętrznego. Ale oprócz tego również też można skorzystać z badania wzroku z firmy dr Marchewka. Tutaj zaprzyjaźnione panie nam prowadzą profilaktykę, a także z porad dietetycznych. Raciborskie Dni Urody na Zamku odbywały się po raz drugi, a ich organizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, które w ten sposób promuje zarówno zdrowy styl życia, jak i swoją ofertę edukacyjną. Kształcimy na kierunkach medycznych i chcemy też tutaj pokazać mieszkańcom Raciborza oraz okolic, że taka szkoła istnieje, że przede wszystkim szeroko promujemy zdrowie i piękny, zdrowy wygląd wśród mieszkańców Raciborza. Jakie to są kierunki? Przede wszystkim technik usług kosmetycznych, który dzisiaj tutaj na zamku wiedzie prym, ale również też technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystent osób niepełnosprawnych, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, terapia zajęciowa, a także nowe kierunki, które są od nas od niedawna, czyli technik sterylizacji. No i następnego roku chcemy ruszyć również też z asystentką stomatologiczną. Bezpłatne konsultacje i usługi upiększające zwabiły na zamek sporą liczbę pani, niezależnie od ilości przeżytych wiosen. Każda chciała z tej promocji uzyskać jak najwięcej. Dowiedziałam się, że mam brak płaszcza lipidowego, tak? Tak, zaburzony płaszcz. A tak to poza tym skórę mam ok, w porządku. Stosowanie do wieku. W programie drugich Raciborskich Dni Urody znalazły się również pokazy i wykłady, m.in. te dotyczące nieinwazyjnego liftingu powiek oraz bezbolesnej fotoepilacji.